też wam. Wpadliście do mnie na święta? Właśnie przygotowujemy z Niną rozgrzewającą herbatkę z imbirem. Słodzisz jedną czy dwie? Ja bez cukru poproszę. Okej. Kto to? Spodziewasz się gości? Nie. Chyba ktoś pukał. Tak, zdecydowanie ktoś puka. Czy to może być? Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam. Miałam wypadek w lesie. Jeździłam konno po okolicy i z zaspy wyskoczył pies. Wystraszył mi konia. Zobaczyłaś mi właśnie przepiękną okolicę. Gdy nagle z jednej zasp wyskoczył jakieś zwierzę. Zdążyłam zareagować, Kalipso poniosła. Ja spadłam. I wydaje mi się, że straciłam przytomność na jakiś czas. Gdy się ocknęłam, miałam przy sobie tylko o głowie Kalipso. Ale po niej nie było śladu. Okazało się, że tym stracicielem ze zaspy był bardzo miły piesek. Bałam się, że to wilk. Zupełnie nie wiedziałam, gdzie jestem i gdzie jest Kalipso. A ten pies przyprowadził mnie tutaj. Czy pomożecie mi ją odnaleźć? Jest strasznie zimno. Ja nie znam okolicy. Jasne, wejdź, rozgrzej się. Barney, czy to ty narobiłeś takich kłopotów? Gdzie uciekasz? Wracaj tutaj. Miło mi was poznać. Jestem Ines. Przyjechałam z Francji. Na zimowe ferie do dziadków. Witaj, Ines, jestem Nina. Bella. Witamy cię w La Rosita Stable. Robimy co w naszej mocy, by pomóc ci odnaleźć twojego konia. Mój koń, a właściwie klacz, ma na imię Kalipso. Jest śnieżno-biała. Ciężko będzie ją wypatrzeć w śniegu. Ciu! Oby tylko nic jej się nie stało. Ines, zostań tu i rozgrzej się. Właśnie zrobiłyśmy świeżą herbatę z imbirem. Pojedziemy poszukać twojego konia. Nina, siodłaś Saragossę. Chodź, ruszamy. Kalipso! Widzisz ją gdzieś? Nie. Pukajmy dalej. Kalipso! Kalipso! Nina, spójrz. Widzę jakieś ślady. Chodźmy tamtędy. Robi się już ciemno. Ale nie do końca wiem, gdzie my jesteśmy. Ty, Nina? Myślę, że powinniśmy zawrócić i przy wielkim dębie skręcić w prawo. Czekaj, a może to było w lewo? O. Barney? Barney, piesku, co ty tu robisz? Spójrz! Kalipso! Barney znalazł Kalipso! Nie tylko Kalipso, znalazł też nas! Prowadź, piesku, do domu! A ty, uciekinierko, pójdziesz z nami! Się. Znalazłyśmy Kalipso. Jest cała i zdrowa w stajni. Chodź. Och, jakie to szczęście. Kalipso, jesteś. Znalazłaś się. Wystraszyłaś mnie okropnie. Już mi nigdy tak więcej nie uciekaj. Dziękuję wam. Bez waszej pomocy chyba nigdy bym jej nie odnalazła. Cieszymy się, że się odnalazła. Ale tak właściwie... To nie my ją znalazłyśmy, tylko Barney. Prawda? Co za historia. W takim razie nie gniewam się na niego ani troszeczkę. Chodźmy do domu. Po takiej przygodzie
należy nam się po gorącym kakale z bitą śmietanką.